Ciao a tutti, jesteś na kanale Kuchni Włoskiej. U mnie dzisiaj jest walentynkowo, bo dzisiaj jest 14 luty 2021 rok i taki właśnie robię walentynkowy obiad. Na obiad robię karpówkę duszoną w cebuli, czyli w sosie cebulowym i po mojemu. Robiłam ją na moje urodziny, wyszła bardzo pyszna i już Wam mówię, jak ją należy zrobić. A tak w ogóle, jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, to zapraszam do subskrybowania i do lajkowania. Teraz powiem Wam, jak i co trzeba do tej... Smażamy nasze mięso na wysokim ogniu, żeby pory w mięsie się zamknęły, a następnie podlejemy naszym białym, wytrawnym winem. Wino powinno być dobrej jakości, no bo od smaku wina zależy smak naszego mięsa. Teraz przekręcamy nasze mięso, bo już jest podsmażone z jednej strony. Raz, drugie musimy podsmażyć. No już się podsmażyło i teraz, kochani, wlewamy nasze wino. Poczekamy, aż wino wyparuje i wówczas podlejemy naszym wywarem warzywnym, który nam się cały czas gotuje. Kiedy wiemy, że wino już wyparowało, jak nie czujemy zapachu wina nad naszym mięsem. Także to kilka minut trwa. Ja jeszcze czuję winko nad moim mięskiem, więc poczekam minutkę, dwie. A następnie właśnie, jak mówię, wlejemy wywar warzywny. Podlejemy i przykryjemy. Zaraz nastawimy naszą cebulę, żeby ją dusić. No i teraz już podlejemy naszym wywarem. Ja po prostu muszę odkryć go. Oj, gotuje się. Wszystko tutaj jest tak, jak to w kuchni. Teraz bierzemy jedną fuchelkę, wlewamy. Musimy mięso zakryć. Drugą fuchelkę. O, i trzecią. I tak i trzy fuchelki. Dobra jest. Teraz to wszystko ładnie poruszymy, żeby mięsko było fajnie tak przykryte. Ok. I przykryjemy pokrywką. Przykrywamy pokrywką i dusimy na średnim ogniu około godziny. Co jakiś czas przewracamy na drugą stronę. A teraz na drugą patelnię wleję olej. Kilka łyżek. 2-3 łyżki.
Okej. No i wrzucamy naszą cebulę. Będziemy ją też dusić, a później ją lekko podlejemy naszym wywarem warzywnym. Teraz mieszamy naszą cebulkę. Jak ona się jeszcze troszkę tak podusi, to podlejemy ją wywarem warzywnym. Teraz moja cebulka już jest troszkę poduszona. Wezmę wywaru warzywnego. Tak wleję dwie chochelki. Ok. I teraz na średnim ogniu przykryta będziemy dusić. Aż nam się udusi. Tak gdzieś z 15-20 minut. Zobaczymy. Po 25 minutach naszą cebulę łączymy z naszym mięsem. Cebula już jest podduszona 25 minut i teraz właśnie wrzucamy do naszego mięsa. Nasze mięso tutaj się dusiło już 45 minut. I teraz to fajnie zamieszamy i jeszcze jest, nie jest aż tak bardzo miękkie, jeszcze z 10 minut musimy to podusić, aż będzie mięsko miękkie. Oczywiście przykrywamy pokrywką i też na średnim ogniu tak dusimy około 10-15 minut. Słuchajcie, spróbuję, czy należy posolić, czy popieprzyć. Ale pyszne. Nie należy, bo to było już posolone, doprawione i wywar warzywny jest też słony. Powiem Wam, że karkóweczka już jest miękka. W sumie dusiła się godzinę czasu. Teraz wykładamy na talerze. A zanim złożę, to zapraszam Cię jeszcze raz do subskrypcji. No i nie zapomnij zostawić lajka. Słuchajcie, już jest gotowa moja karkóweczka. Dusiła się godzinę i 10 minut w sumie. Ja już tu wyłożyłam na talerze. Tak wygląda pięknie. Tutaj mamy taki sosik. Jeszcze zostały dwa kawałki, ja więcej nałożyłam sobie, ale zobaczcie, tu jest taki, tą cebulkę możemy polać z tym sosem na nasze ziemniaczki, ewentualnie możemy ją zmiksować i też tak podbić mąką i też będzie taki fajny sos cebulowy. Już Wam mówię, jak smakuje. Ale dobra. Ale pyszna. Pyszna. Jeszcze ziemniaczka wezmę. Do tego zrobiłam surówkę z kiszonej kapusty dla siebie. Jest na moim kanale. I sałatka taka szybka z kapusty, z sałaty rzymskiej i tak raz, dwa. Słuchajcie, rewelacyjne. Zobaczcie, rewelacyjne. Róbcie takie. Jest pyn, cymuś. Zaglądajcie na mój kanał, na playlistę. Zapraszam Was na moją grupę kulinarną Kuchnia Włoska, Mangiare Łebki. W ogóle Was zapraszam na mój kanał. Alessandro Inviti, Pure la Gente al mio canale. Ewa Manostino. Ciao. Siete tutti quanti invitati a vedere il canale di mia moglie. Grazie, ciao a tutti. No nie chcę tak za bardzo mówić, ale się dzisiaj odezwał. Ojejku, va bene, grazie mille che hai parlato. I powiem Wam buon appetito, ciao a tutti. Ciao a tutti.